Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Ci z Was, którzy oglądają mnie już od jakiegoś czasu, wiedzą, że Linux ma specjalne miejsce w moim serduszku. Dlatego dzisiaj, zgodnie z prośbami niektórych z Was, pochwalę się jaki mam setup na laptopie, który ostatnio omawiałem w filmie pod tytułem Najlepszy laptop do 1000 zł. I ja wiem, ja wiem że to się to zrobić tak troszeczkę memicznie, że I use Arch, by the way, co w ogóle sądzę na temat Archa. Szczerze mówiąc, w obecnej chwili używam trzech dystrybucji naraz, ponieważ na serwerze używam Debiana, na swoim pc używam OpenSusa, no i tutaj na laptopie postanowiłem sobie zainstalować Archa. Było to spowodowane tym, że oglądam takiego gościa na YouTubie, Luke Smith. Swoją drogą prowadzi on naprawdę świetne materiały na temat Linuxa. Więc jeżeli Was to interesuje, myślę, że jego kanał będzie dla Was naprawdę rewelacyjny. Kłócenie się o to, które distro jest najlepsze, jakby nie ma sensu, ponieważ każdy wie, jakie ma swoje preferencje i co lubi. I zasadniczo na każdej dystrybucji da się osiągnąć ten sam efekt. Po prostu niektóre rzeczy robi się łatwiej albo trudniej. Osobiście ja bardzo lubię dystrybucję Gento. Która jest chyba najbardziej ekstremalna ze wszystkich dystrybucji. No, może poza Linux from scratch. I z Gentoo obecnie mam taki problem, że. Żeby je dopieścić, potrzeba naprawdę sporo czasu. A z Archem miałem takie średnie doświadczenia ze względu na to, że nieważne co robiłem, zawsze w jakiś sposób ten system rozpieprzyłem. Zasadniczo typowy Arch Starter Pack. Albo to Starter Pack początkującego, bo po prostu, no nie wiem, nie wgryzałem się może w ten system. Pomyślałem jednak, że po raz kolejny dam mu szansę i spróbuję w końcu zrobić to dobrze, tak żeby tego systemu sobie nie rozpieprzyć. Tak więc zapraszam Was na mój pulpit. Ok, witajcie na moim pulpicie. Tak właśnie wygląda pulpit po zalogowaniu się, po wystartowaniu mojego laptopa. E, używam tutaj tak zwanego e, t lub jak niektórzy wolą Tiling Managera. O tym opowiadałem nieco więcej w moim innym materiale, który podlinkuję Wam tutaj w prawym górnym rogu. Jeżeli ktoś się chce coś więcej dowiedzieć na temat tego, jak to działa, to odsyłam do tamtego materiału. Jak w ogóle wygląda, powiedzmy, flow mojego używania? Zacznijmy może od tego paska u góry. Jest to polybar z pewnymi moimi usprawnieniami w konfiguracji. Mamy w lewym górnym rogu, jak widzicie, różne ikonki. To jest czcionka bodajże awesome, awesome FONT, czy jakoś tak. Tam wszystko pisze w konfigu. No i tutaj się zmienia w zależności od workspace'u, mamy poustawiane ikonki. Następnie dalej tutaj mamy pasek do głośności. Oczywiście gdy ja sobie zwiększam, zmniejszam głośność, to to się robi. Gdy wyciszam, to wyciszam. Mamy tutaj także jasność ekranu. Wy tego nie widzicie, ale mogę sobie podjaśniać, ściemniać ekran i to się tutaj zmienia. Mamy oczywiście Wi-Fi, z którą jestem podłączony. Gdy nie jestem podłączony, piszę, że jestem niepodłączony. Ciekawe dwie baterie. To dlatego, że T450 ma akurat dwie baterie. No i tutaj mam jeszcze taki prosty guziczek do reboota albo do wyłączania mojego laptopa. Swoją drogą bardzo rzadko z tego korzystam. Rzadko rebootuję powiedzmy mój laptop. Tak więc tutaj na pierwszym Workspace jest to Workspace do terminali, gdzie często po prostu używam różnych komend. Terminal, to jest myślę rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, jak widzicie jest taki można powiedzieć szklany blur, którego sobie zrobiłem, bardzo mi się ten blur podoba, jest to pewny sforkowany Compton, który posiada taki, taki efekt, jak widzicie to się ładnie tam wszystko tak bluruje, jakby to było takie nie wiem, szkło dymione, czy, czy jak to się tam nazywa. Terminal, terminal jest to ST, jest to z narzędzi Sakles. Żeby tutaj nie być gołosłownym, jest to wersja ST maintainowana przez gościa, który nazywa się Luke Smith. Lux Luke zrobił tutaj naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o ST i jego konfig bardzo mi leży. Więc możecie sobie ściągnąć i. I używać również tego terminala ST. On tu ma troszeczkę rzeczy, jak na przykład przewijanie, historię, no, no rzeczy, których generalnie w ST na starcie nie ma. To wynika z pewnych filozofii, że tak powiem, narzędzi. No i zwykle tutaj mój pulpit wygląda tak, że tutaj mam, prawda, tam coś z pacmana. Możemy sobie odpalić Neofecha. No i mamy tutaj całe dane na temat mojego kompa. No i jeszcze GoTop, żeby mieć jakiś ładny podgląd na temat zużycia procesora. E, troszeczkę można powiedzieć, że do popisywania się, ale w praktyce to wygląda tak, że tu mam otwarty jakiś config, tutaj jakieś faktycznie rzeczy instaluję, a tu sobie po prostu monitoruję, jak wygląda zużycie proca. Teraz jest dość duże przez OBS-a, jak widać zresztą. E, kolejny workspace, drugi. E, dotyczy głównie Firefoxa. E, do odpalania aplikacji używam dmenu. Niektórzy używają ROFI. Ja wolę dmenu, akurat jakoś tak z przyzwyczajenia bardziej. Zrobiłem sobie tak, że Firefox jest przypisany zawsze do tego drugiego work, workspace'a. No i Firefox bez jakichś tam specjalnych czarów, po prostu zwykły Firefox. Co ciekawe, czasami używam przeglądarki Surf. Jest to również jedno z narzędzi Sackless. I tak wygląda ta przeglądarka, jest ekstremalnie minimalistyczna. To jest troszeczkę tak byśmy chcieli zbudować własną przeglądarkę. Ja także nie używam za bardzo Surfa ze względu na to, że bardziej żre baterie. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Trzeci workspace jest do komunikatorów. Używam tutaj głównie Telegrama. Jest Telegram Desktop. A także mam tutaj odpalone zawsze z boku mojego Facebooka przez Irca, o którym kiedyś wam też nagram filmik. No i tutaj także to jest klient Irc, więc możecie wbijać na mojego Irca. Wszystko macie tam na Discordzie. Co fajne, co może się niektórym z was spodobać. PitGIN, to jest taki uniwersalny komunikator. PitGin jest czadowy pod tym względem, że jak widzicie, tu już mi się nawet załadowały parę wiadomości. Pitgin może robić Wam za jeden komunikator, jaki w ogóle macie. Możecie tutaj mieć Facebooka, co jest o wiele prostsze niż w przypadku tego z irc co pokazywałem. Możecie tutaj mieć Telegrama, a także, co ja mam, tylko aktualnie mi autentykacja dwuetapowa wywaliła, ale możecie mieć także Discorda, na którego was bardzo serdecznie zapraszam swoją drogą. Jest to naprawdę spoko opcja, jeżeli chcecie mieć wszystkie komunikatory jakby w jednym komunikatorze. E, tu jest Purple Telegram, Purple, Purple Facebook i Purple Discord. E, polecam sobie poczytać, jeżeli was to zainteresowało. E, tak więc tutaj e, zwykle mam jakąś przeglądarkę plików i z przeglądarką plików wygląda to tak, że używam FFF. E, Fucking fast file manager, tak to się nazywa. Jest to manager plików napisany w baszu, co ciekawe. Mam tutaj nawet jego źródła całe, no to praktycznie można sobie to wyedytować bez problemu. Dlaczego nie ranger? Dlatego, że po prostu FFF jest faktycznie szybszy i do tego co ja robię, zdecydowanie prostszy i jakoś po prostu mi bardziej przypadł do gustu. Nie twierdzę, że ranger jest jakiś super zły. Ale po prostu uważam, że FFF ma wszystko to, czego ja potrzebuję, tak na szybko. Jest mega prosty, bo na przykład, kiedy mam jakieś rzeczy, na przykład chciałbym skopiować, klikam sobie Y, przechodzę tutaj do folderu, gdzie chcę, wciskam P i po prostu mam to skopiowane. Mogę sobie to wywalać w prosty sposób, wciskam D, wciskam P, usuwam. Bardzo fajny, polecam zerknąć na GitHubie FFF, naprawdę spoko opcja. Nie ma wprawdzie podglądu zdjęć. Ale dla mnie to jest nie problem. E, opowiem o tym za moment. Ewentualnie używam czasami PC Man FMA, który jak widzicie, już taki podgląd ma. E, I zdjęcia generalnie otwieram za pomocą sksiva. E, wydaje mi się on po prostu fajniejszy niż Fx ze względu na to, że domyślnie wszystkie zdjęcia są obcięte. Nie wyświetlają się w pełnej rozdzielczości, co, co jest bardzo fajne. A do tego sam Xiv ma sporo fajnych funkcji, jak na przykład wejdziemy sobie, możemy sobie odpalić Xiva w wersji thumbnail i przerzucić do niego wszystkie pliki i wtedy Xiv nam się odpala w takiej wersji, że mamy wszystko zrobione w miniaturkach i możemy sobie fajnie przeglądać nasze zdjęcia normalnie latając po nich. Więc Xiv jest o wiele fajniejszy moim zdaniem niż FEH do przeglądania zdjęć ma tych parę feature'ów, których po prostu no, normalnie, normalnie się nie widzi za dużo. Na Workspace'ie piątym mam często odpalonego Discord'a. E, używam Discord'a natywnego klienta ze względu na to, że ten w Pitginie jest spoko, jeżeli chcecie pisać, ale jeżeli, tak jak ja, musicie zarządzać serwerem i czasami musicie edytować jakieś uprawnienia, no to z poziomu PitGina jest to po prostu nie do zrobienia. Fajna jest tutaj również społeczność nasza taka Linuxowa. Na moim Discordzie sporo się tutaj dzieje, sporo piszemy. No i co? No i to zasadniczo tyle. Do przeglądania PDF-ów używam mu pdf do przeglądania filmów używam normalnie MPV. No myślę, że nie ma tutaj nic takiego więcej co mógłbym Wam specjalnie pokazać. To jest praktycznie cały mój setup, sobie po prostu skracam pomiędzy tymi workspace'ami i, i załatwiam sobie swoje rzeczy, które potrzebuję załatwić. Jest to dla mnie bardzo minimalistyczny setup, ale setup, w którym jest mi się bardzo prosto odnaleźć, ponieważ został sobie wymyślony przeze mnie. Jest skonfigurowany pode mnie. Jeżeli przejdziecie sobie na mojego githuba to w moich .filesach tutaj bez problemu sobie znajdziecie tutaj te 40 Pixel, blur i tutaj macie wszystko opisane, co powinniście wiedzieć. No i to zasadniczo chyba tyle, co, co, co mogę Wam powiedzieć na temat mojego setupu. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie śmiało pytać. No co, no to chyba tyle. O czymś zapomniałem. A, no i oczywiście OBS-em nagrywam, ale no to raczej nie, nie powinno nikogo dziwić. Tak jak więc widzicie, no jest to bardzo minimalistyczne środowisko. Osobiście korzysta mi się z niego bardzo dobrze i jestem zadowolony z tego, jak wygląda. Jeżeli ten film Wam się podobał i chcecie więcej, pamiętajcie, żeby subskrybować. A jeżeli interesują Was filmy na temat Linuxa, to u mnie na kanale również kilka znajdziecie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, Bios!